Idziemy wykonywać zabieg w Malinach. A, zapomniałem się przywitać. Cześć, witajcie. Idziemy zrobić zabieg. Dzisiaj chlorowitem pryskam w dawce litr na 100 litrów wody. Ale zobaczcie, jak mam teraz fajnie wchodzić. Siup! Już jestem. Drzwi są jednak potrzebne. Jest taki syf w traktorze. Zobaczcie. Proszę bardzo. Jak elegancko. Troszkę się zazielenia. Malinka idzie. Powiem wam, że jest dobrze. Jest dobrze. W miarę to wygląda. Niektóre pędy tutaj już tak wyschyliły na 30 cm, można by rzec. Tylko są takie, jakby je ktoś oparzył. Od kwiaciaka opryskałem ostatnio. A teraz mówię, wylecę tutaj jakąś odżywką i pryśniemy. Czekajcie, pójdę w inne rzędy, bo tak cały czas po jednych chodzę. Sasi będę robił, jak będzie początek kwitnienia, to zacznę stosować stymulator wzrostu. Teraz po prostu tak, żeby je dokarmić. Moi drodzy, Red Prince, liść piękny, duży, bym powiedział, coś tu się działo ewidentnie, nie wiem z czego to jest, ale to jest coś, liść jest poobcierany, marny. Wygląda jak po jakimś huraganie. Tu wiatry cały czas są. Kwitnie tak jak widać, czyli prawie w ogóle nie kwitnie. Podczas ostatnich przymrozków nic mu się nie stało. Ale jabłek to tu będzie po parę sztuk na drzewie. Także Red Prince u mnie wygląda w sposób następujący. Jest zielony. Jest zielony. No nic z temu nie poradzimy. Moi drodzy, jest dużo reklam, że to błąd, bo się nie stosowało przerzedzania, bo to, bo tamto. Mam znajomych, którzy stosowali przerzedzanie, stosują co roku i guzik po prostu wpada w przemienność i to wszystko. Niech sobie mówi kto co chce, ale ważne, żeby się nie poddawać. No, także, no i Daret chyba... Jakby tu był wsadzony, to dużo lepsze byłyby plony, bo Idaret chociaż co roku rodzi, a ten Red Prince to jest totalna porażka. Totalna porażka. No kicha, lipa totalna. Liście tak samo jak w malinach są straszne. Blady ten liść jest, nawóz przecież to miało. Liść jest blady, poobcierany od wiatru. Nie wiem wcale jak to pryskać, żeby się w koszty nie napędzić, ale
i to nie było bardzo mocno cięte. Jest, jest, moi drodzy, mniej jabłek w tym roku. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się zaczarować. Nie ma tego jabłka tyle, ile powinno być. Naprawdę, nie ma. Chciałem wam przedstawić sad, który został przeze mnie wsadzony jakiś czas temu. Wiem, że pewnie poleje się sporo hejtu, bo każdy się przyzwyczaił do picobello. Wsadziłem galę. Jest to gala na dziewiątce. I miałem z nią pewien problem. Po wsadzeniu wymarzła mi. I powiem wam, że to odbiło. Ta gala odbiła. Miałem to kasować. Ostatecznie nie będę tego robił. Sad może wygląda nie za rewelacyjnie, a wręcz bym powiedział nawet odpychająco, ale tamten Golden wyglądał podobnie, którego ostatnio, w którym ostatnio robiłem rusztowanie, więc i z tego będą jakieś jeszcze ludzie, także spoko, spoko. Dla osób, które twierdzą, że nie powinienem się brać za sadownictwo i nie powinienem być sadownikiem i hańbię imię sadownicze, trudna ich sprawa. Cześć, cześć, cześć. Witajcie, witajcie dzisiaj. Ja, jak możecie zobaczyć, działam w malinach jesiennych. Mam koszmar. Koszmar. Mam coś, co każdemu pewnie przytrafiło się w polu. Dla osób, które będą mówić, że Łukasz, nie wchodź tam pod spód, bo ci się to na głowę zawali, to ja nie wchodzę tam. Koszmar po prostu tłuczenia w malinach. Jest jeden problem, aby taki, że nożyka nie mam przy sobie, a nie chce mi się po niego iść, a niby jest niedaleko i będę pewnie ze dwa razy dłużej czasu tutaj ślęczał. Próbował to ręcznie jakoś rozpetlać, a droga po nożyki z powrotem zajęłaby mi zdecydowanie krócej. Ale to jest właśnie lenistwo. To jest właśnie lenistwo, które doprowadza do tego, że idziemy na skróty, a tak naprawdę niczym sobie, wcale sobie w tym nie pomagamy. Gdzieś się trafi i jest. Ze dwa lata temu, tak samo jak tutaj sznurek, nawinął mi się drut taki od malin i też chciałem pójść na skróty i chciałem go wydrzeć ręką, nie? A on był zaostrzony i wpakował mi się w palce. Jest winowajca. Przetłukłem go z kurkowańca kluczem. A się klucz pobijał. Do czego to nie doprowadzi? Lenistwo, prawda? O, lenistwo jest najgorsze. No i Łukasz, powrotem tu odkładasz. A tu w środku to może być. Słuchajcie, no cóż. Malinka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędy, te, które tutaj widzicie, w których koszę, taka sobie. Jak na ten rok, nie jest zła. Może być. Truskawka. Też ostatni już rok, bo się zestarzała. A malina jesienna, której z wiosny został zastosowany preparat. No nie wiem, jak można na ten preparat powiedzieć. Blały niestety nie zadziałał. Do tego doszły przymrozki, które tę malinę pierwszą, która wychodziła, przemroziły. I podjęliśmy takie ryzyko, że spaliliśmy jeszcze raz innym preparatem po ziemi.
Już malina była prawie jak taka i została spalona. I ta, która wychodzi, również no wychodzi, ale nie wiem czy coś z tego będzie. Stożki wzrostu są popalone niektóre. Dodatkowo wygląda, no przyrosła i tak naprawdę nie wiem co z tym dalej. Prawdopodobnie zobaczymy, żeby to chociaż urosło dotąd, to zostawię to na przyszłe lato, a jak nie urośnie, no to będziemy to usuwać. Widzicie, ja też nie ukrywam, że w gospodarstwie nie będę wam pokazywał samych dobrych rzeczy, samych takich najładniejszych sadów, malin i tak dalej. Staram się zawsze przekazywać obraz taki, jaki jest i nie chcę nikogo czarować. Obserwujcie dalej moje poczynania, zobaczymy, może uda się tę malinę czymś wyciągnąć. Mam pewien pomysł na nią, na tą malinę poparzoną herbicydem. Może uda się w pewien sposób zaradzić temu, żeby ją troszeczkę podegnać. Póki co czekam na deszcz, zobaczymy, przyjdzie deszcz, troszkę ziemia namięknie, przeplewimy ją i później będę chciał zastosować jakiś naprawiacz w tych malinkach, także na dzisiaj tyle, dzięki, serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy działają na co dzień w sadownictwie, w uprawach owoców, w uprawie drzew i krzewów owocowych. Pozdrawiam Pawłów i wszystkich, także narka. A, dziękuję Paweł za magnes, dzięki wielkie. Dzięki temu, oczywiście mówię o Pawle Płazie, Płaziak sad, Pawełek już mnie ściga, niedługo mnie przeskoczy, niedługo kurde, trzeba będzie w odwiedziny do Pawła pojechać, to może trochę wypromuję, bo bardzo fajnie się kanał rozwija, niedługo tam wbije Paweł do ciebie, to mnie trochę podciągniesz mnie, bo ostatnio mój kanał stracił na oglądalności przez te moje zapędy kierowcy. Oj Boże, tyle nagrałem materiału, że większość się do niczego nie nadaje, jedna część się do niczego nie nadaje, a druga część to jest tak gadane bez sensu. No jakoś to się zmontuje. Jezu, sorry, mam taką alergię tym materiałem chcę pokazać, że w internecie nie tylko jest taka moda w internecie, że tylko luks plantacje, wszystko ma być takie na pokaz i tylko takie coś się ogląda. Nie tylko takie coś, nie zawsze wszystko wychodzi luks, także dzisiaj mogliście zobaczyć odcinek nieprofesjonalny, z nieprofesjonalnego gospodarstwa. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Cześć, trzymajcie się.